Na program zaprasza firma Nomag, dystrybutor żywności ekologicznej i naturalnych suplementów diety. Sponsorem programu jest dystrybutor jonizatorów wody marki Aquator. Na program zaprasza marka Alines, naturalne suplementy diety. Witam Państwa bardzo serdecznie. Andrzej Kawka, żywieniowy ABC z Kliniki Medycyny Zintegrowanej Kawka Je. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem dyrektora handlowego firmy Nomag, Pawła Murasa. Witam Cię, Paweł, bardzo serdecznie. Witaj, Andrzej. Paweł, żyjemy dzisiaj w takich czasach, uprzemysłowionych czasach. Ma to oczywiście mnóstwo dobrego dla nas, dlatego że mamy bardzo łatwy dostęp do wszelakiej żywności, do wszelakich suplementów, witamin, do wiedzy. Niestety te uprzemysłowione czasy wiążą się również z tym, że mamy bardzo mocno zanieczyszczone nasze środowisko, wodę, gleby, żywność, suplementy, witaminy. Ty jako specjalista, jako dyrektor handlowy firmy, która sprzedaje ekologiczne produkty, myślę, że znasz się na tym najlepiej. Czy mógłbyś przybliżyć naszym telewidzom ten temat? Bardzo często nie mamy czasu na własne gotowanie w domu, przyrządzanie produktów, kupujemy gotowe, więc wszystko, tak naprawdę producenci żywności skupiają się na tym, żeby podawać nam szybko żywność przetworzoną. Co za tym idzie, mnóstwo wzmacniaczy smaków, dlatego że same te surowce nie są już tak bogate w witaminy, w smak. Same w sobie nie są smaczne, dlatego trzeba dodawać dodatki, dlatego trzeba to dodawać, tak. Więc dlatego bardzo ważne jest, żeby zwracać uwagę, co kupujemy. A drugim aspektem jest to, że taka uprawa, która uprawa na przykład roślin czy hodowla zwierząt, która jest robiona pod produkty, które, żeby dostarczać nam jak najwięcej, bardzo niekorzystnie działa też na naszą planetę, czy wyjaławia ziemię, zanieczyszcza. Dlatego powinniśmy jeść mniej dobrej żywności, mniej przetworzonej, która nas dobrze odżywi, a nie po prostu faszerować się z żywnością, którą po prostu tylko mamy się zapchać i zapełnić ten głód. Super powiedziane. Ja też mówię często moim pacjentom, że jakby sukcesem naszego zdrowia jest to, żebyśmy jedli jak najmniej, natomiast żeby te produkty były jak najbardziej wartościowe, żeby jak najmocniej odżywić nasz organizm. W takim razie powiedz nam, Paweł, co wpływa na jakość i działanie poszczególnych produktów? Na co zwracać szczególną uwagę? Powstał certyfikat rolnictwa ekologicznego, który jest we wszystkich właśnie krajach wspólnoty taki sam. Jest to zielony listek właśnie tutaj z takimi gwiazdeczkami, którym nam wskazuje dokładnie, że produkt jest ekologiczny, czyli tutaj już mamy pewność, że nie jest zanieczyszczony. Mhm. To jest najłatwiej do rozpoznania, takie produkty coraz częściej się pojawiają, możemy z nich korzystać. No i też co drugie zachęca właśnie, żeby jak najbardziej też kupować takie produkty i samemu przyrządzać gotowe produkty. Bo wiadomo, że w każdych powiedzmy gotowych, tak zwanych gotowcach, produktach przetworzonych musi być więcej tych substancji dodanych. Mhm. Czyli jak wybrać dobre dla nas produkty? Mamy bardzo szeroki rynek, prawda? Tych produktów jest naprawdę bardzo dużo. Jak się w tym odnaleźć? Na co zwrócić szczególnie uwagę? Takie główne punkty to tak. Jeżeli mamy możliwość, kupujmy produkty z rolnictwa ekologicznego. One po pierwsze mają mniej zanieczyszczeń, to są zawsze poniżej jakichś takich norm. Dodatkowo mamy więcej składników odżywczych w takim produkcie. Najczęściej to też jest dużo lepiej smakowo, jest taki prawdziwy smak danego produktu. Również bardzo fajnie działa na środowisko, bo rolnictwo ekologiczne nie wykorzystuje tak dużo pestycydów, środków ochrony roślin. To jest pierwsze, co możemy robić. Drugie to jest, co bardzo ważne, czytajmy etykiety. Również w tych produktach ekologicznych, w każdych czytajmy etykiety, nie tylko te główne hasła marketingowe, które są z przodu, ale sprawdźmy też, co jest dokładnie, czy są dodane cukry, słodziki, czy dokładnie tego składnika, ile my potrzebujemy, jest w 100%, czy jest może maskowany czymś innym. No to powinniśmy, każdy produkt, jeżeli go nie znamy i pierwszy raz kupujemy, poświęcić parę tych sekund w sklepie, żeby zapoznać się po prostu z tym, co dokładnie kupujemy. Czyli wchodzimy do sklepu i nie patrzymy przede wszystkim na ceny tych produktów, tylko bierzemy produkt, czytamy oglądamy, tak. I jeżeli nie znamy, to podejmuję decyzję. Później na początku może to być uciążliwe, później robi się to już coraz łatwiejsze, tych produktów znamy, dobieramy się, co chcemy. No i też
sprawdzajmy produkt, jeżeli kupiliśmy go, możemy go sprawdzić organoleptycznie, czyli sprawdźmy jego smak, wygląd, zapach, to już też wskazuje nam po prostu, czy produkt jest wysokiej jakości, czy nie. No i tu rzeczywiście powiedziałeś też o procentach. Ostatnio widziałem ciastka nie owsiane, tylko dyniowe, tak to wyglądało i w środku było napisane, znaczy na opakowaniu było napisane, że mąki dyniowej w tym produkcie znajduje się 1%. Pytanie, czy takie ciastka są dyniowe, czy nie dyniowe? No tak, często producenci używają, że widzimy tylko hasło reklamowe, które jest fajne, a tak naprawdę w środku mamy tylko domieszkę tego, czego chcemy, resztę jest najczęściej cukrem, który też jest wszechobecny praktycznie w każdym produkcie. Syrop glukozowo-fruktozowym. No tak, wszyscy kochamy dzisiaj jeść słodko. Tak, tak. I niestety słodki smak też wpływa na nas bardzo negatywnie. Ma to wpływ na naszą wagę, niestety na nasze łaknienie, zaspokojanie głodu. Chciałbym poruszyć inny temat. Na rynku znajduje się bardzo szeroka oferta przeróżnych suplementów, zgadza się? Tak. I panują też różne opinie na temat tych suplementów. Na co zwrócić uwagę? Dlaczego tak jest? Czy rzeczywiście suplement od suplementu się czymś różni? Tak, tutaj przede wszystkim musimy pamiętać, że suplement diety traktowany jest jako żywność. Jest to najczęściej ekstrakt lub duża ilość po prostu danego surowca, najczęściej roślinnego. I to ma dostarczyć nam witaminy, których nie dostarczamy sobie na co dzień z pożywienia. Czasami jest to spowodowane jakimiś sportami, które uprawiamy z daną dietą. I tutaj też zwracajmy uwagę, co jest dokładnie w składzie, bo tutaj też, czy jeszcze są jakieś wypełniacze użyte, ile jest substancji aktywnej. Sprawdzajmy, ile właśnie substancji aktywnej jest w dawce dziennej, jakie są limity dawki dziennej, jakie mamy na przykład zapotrzebowanie na ten produkt, bo często też bywa, że dany produkt może mieć całkowicie inny skład, tylko gdzieś tam substancja aktywna jest dorzucona, a tak naprawdę jeżeli on będzie źle przygotowany, będą tam substancje konserwujące, które mogą hamować wchłanianie tych substancji aktywnych i tak naprawdę wtedy on nie zadziała. Oprócz suplementów, Paweł, bardzo ważne w naszej diecie są również tłuszcze i oleje. Proszę powiedz coś na ten temat. Tłuszcze są bardzo ważne w naszej diecie. Często też panuje taki mit, żeby omijać tłuszczy, nie jeść tłuszczy, że tłuszcze nam szkodzą, że powodują otyłości, a tak naprawdę tłuszcze są bardzo ważne w naszej codziennej diecie. Dostarczają nam mnóstwo witamin, kwasy omega, którymi odżywia się nasz organizm, nawet nasz mózg odżywia się tłuszczami. Więc teraz problem jest tylko taki, że powinniśmy dobrać odpowiednie tłuszcze. Omijajmy tłuszcze, oleje rafinowane, utwardzane, które produkowane są w sposób przemysłowy, które są nie mają swoich wartości odżywczych. Też powinniśmy zwracać zawsze uwagę, jaki tłuszcz stosujemy. Jeżeli stosujemy tłuszcze tłoczone na zimno, nierafinowane, one wtedy mają wszystkie swoje właściwości. I tutaj dostarczają właściwości z danego surowca. Niektóre oleje stosujemy na zimno, takie jak na przykład oleje konopne, oleje lniane, z czarnuszki. To są bardzo dobre oleje, tylko tutaj też powinniśmy pamiętać, nie podgrzewamy ich. Czyli bierzemy sobie świeże warzywa, kropimy je, do zup warzywnych możemy dodawać. Też stosujemy właśnie tak na zimno, ale są również tłuszcze, które nadają się do podgrzewania, na których możemy smażyć. I tutaj też nie powinniśmy używać takich przetworzonych tłuszczy, tylko niektóre surowce na przykład pozwalają na wyższe temperatury. Takim przykładem z tłuszczy roślinnych jest olej kokosowy, który prawie 200 stopni Celsjusza wytrzymuje, czyli śmiało możemy każdą potrawę zrobić. Ewentualnie możemy również używać tłuszczy zwierzęcych czy masła klarowanego, które też po prostu nie utleniają się w czasie podgrzewania. Czyli podsumowując, do obróbki termicznej tłuszcze przede wszystkim nasycone, olej kokosowy, tak. Masło klarowane, do jedzenia, do sałatek bez podgrzewania nadają się oleje roślinne, pozostałe, natomiast te oleje roślinne muszą być nierafinowane i tłoczone na zimno. Tak, i ważne jest też ich przechowywanie, żeby nigdy nie narażać ich na kontakt z promieniowaniem słonecznym, dobrze jest przechowywać w ciemnym szkle, dlatego, że każda ta temperatura powoduje utratę właściwości tak naprawdę całej struktury tych olejów. Więc jeżeli chcemy czerpać wszystkie dobroci z tych tłuszczy, to wybierajmy te produkty, które są przeważnie w ciemnym szkle, nierafinowane, na zimno tłoczone.
i najlepiej z rolnictwa ekologicznego. Gratuluję Wam, Paweł, 15-lecia swojej firmy. W tym roku obchodzicie taką okrągłą 15-letnią rocznicę. Dziękujemy bardzo. No już 15 lat temu założyciele firmy, właśnie pani Małgorzata Kłodziej i Dobry Drink, założyli tą firmę tak naprawdę z pasji do żywienia, do zdrowia. Chcieli polepszyć swoje zdrowie. No i tak już 15 lat pogłębiamy wiedzę w tym. Jest to taka nasza pasja. I... Super. Dziękuję Ci, Paweł. Bardzo dziękuję bardzo za spotkanie. Jak to już w tradycji mojego programu, prezent Neo Mit Chorób Nieuleczalnych. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Zapraszam serdecznie w kolejny wtorek na godzinę 17.30. Żywieniowe ABC. Program zaprosiła firma Nomag, dystrybutor żywności ekologicznej i naturalnych suplementów diety. Sponsorem programu był dystrybutor jonizatorów wody marki Aquator. Na program zaprosiła marka Alines, naturalne suplementy diety.